Wiki, nasza superbohaterko, historyczne zwycięstwo dla Polski. Czy ty możesz już w to uwierzyć? Jeszcze nie, dopiero co wygrałam i jakby też jakby nie wierzę w to, ale trzymam tą statuetkę, jestem bardzo siebie zdumna i też z moich fanów, którzy zagłosowali i no dziękuję po prostu wszystkim za te głosy, bo to mi bardzo pomogło spełnić swoje najskrytsze marzenie. No właśnie, fani bardzo cię wsparli, tak samo jurorzy, miałaś bardzo wysokie miejsce już w finale jurorskim. Czy spodziewałaś się aż takiego dobrego wyniku? Generalnie spodziewałam się w ogóle tego, że mogę wygrać. Dla mnie już sama wygrana była, kiedy słyszałam, że będę mogła reprezentować Polskę na Eurowizji Junior. A to mnie po prostu zabiło, to mnie tutaj zabolało po prostu, jak usłyszałam, że wygram. Byłam na drugim miejscu, a potem jakby wskoczyło na pierwszym i nie spodziewałam się tego. Ale jak już mówiłam, dziękuję wszystkim fanom za to wsparcie i za tych ludzi, którzy też byli na widowni, bo tyle energii od nich dostałam, że na tej scenie po prostu czułam się jak w domu. A w takim razie kogo obstawiałaś jako zwycięzcę Eurowizji Junior? Miałaś swojego faworyta? Generalnie bardzo lubiłam wszystkich i do tej pory wszystkich lubię. Wszyscy mieli naprawdę super piosenki, wszyscy mieli jakby szansę do wygrania, więc jakby moim faworytem byli naprawdę wszyscy, bo wszyscy mieli szansę, jakby nie mogły wybrać, które z nich mogłyby wygrać, bo no po prostu wszyscy po prostu mogli razem wygrać. Czyli rozumiem, że nie było żadnej rywalizacji, tylko przyjazna atmosfera. Tak, i mam nadzieję, że też ta przyjaźń będzie przez całe swoje życie, bo do tej pory mamy bardzo fajny kontakt i właśnie po dzisiejszym jeszcze też się spotkamy, będziemy razem sobie rozmawiać, więc nie mogę się doczekać. To może jakaś wspólna piosenka z pozostałymi uczestnikami? Bardzo bym chciała to, bo to jest naprawdę fajny pomysł, nawet nie wpadłam na to, ale bardzo by fajnie było, jakbyśmy zrobili fajną piosenkę razem, więc zobaczymy. Może tak. Wczoraj też na konferencji mówiłaś, że nie stresujesz się za bardzo tym konkursem, tylko że podchodzisz do tego z ekscytacją. A jak było dzisiaj, kiedy wyszłaś, zobaczyłaś arenę wypełnioną po brzegi? Bardzo się cieszyłam, że jest tyle ludzi, bo bardzo lubię, jak jest bardzo dużo ludzi na widowni. To mnie jeszcze bardziej zachęca do śpiewania na tej scenie. Bo jak z mało ludzi, to po prostu tak nieswoje się czuję na tej scenie. Jak jest bardzo dużo ludzi, którzy kibicują, którzy tam stoją, którzy się bawią, którzy śpiewają razem ze mną, to jest naprawdę super energia na scenie. No i bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłam na niej stanąć i zaprezentować Polskę z jak najlepszej strony i wygrać właśnie do Polski.